Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Don't Starve Together. Przy pomocy naszych świńskich, niesamowitych przyjaciół wydobyliśmy całkiem sporo drewna. Mamy też sporo living logu, także słuchajcie, lecimy, musimy teraz to wszystko pozbierać. A następnie, o, głodująca pszczoła, co ja mogę z tobą zrobić? Chyba no niewiele, więc już sobie będziecie musiały zdechnąć. A co się zmienicie? Zmienicie się w rot? Ciekawy jestem. W każdym razie dzień dobry. Zbieramy sobie drewno, które przyda nam się oczywiście na budowę kolejnych świńskich chatek, później na budowę ogrodzenia dla świńskich chatek, żeby były bezpieczne i żeby świnioki nam nie uciekały, tak gdyby im się zachciało. Ej, a czy tu jest cały lód? Tak, i się trzyma nawet nieźle. Patrzcie, nie roztopił się jeszcze. To może jakiś kilo zaraz i polecimy? Może być całkiem nieźle. Połączmy sobie łopaty. I lecimy póki co z wydobyciem pniaczków. Zbieramy też już szyszunie. Szyszunie się przydadzą, żeby słuchajcie później móc zasadzać drzewka nieopodal świńskiej wioski, żeby to nie było tak, że te eskapady nasze no, będą musiały coraz dalej i dalej sięgać, tylko po prostu gdzieś tam na bieżąco będziemy sadzić drzewka obok świnek i będziemy sobie później na bieżąco te drzewa ścinać. Z drzew jest chyba troszeczkę więcej szyszek zawsze. Och, tam łapka Chestera mi się zostawiła. Mam wrażenie, że z drzew jest zawsze troszeczkę więcej szyszek niż drzew... O Jezus Maria, kopnąłem w kamerę, sorry. Niż drzewek faktycznie jest, więc to jest chyba tak, że z każdym tam ściętym drzewem coraz więcej ich sadzimy. Ale nie pamiętam, czy na pewno tak. Tak mi się wydaje i to chyba jest pod warunkiem, że dostatecznie mocno... Że dostatecznie mocno drzewo urosło, że jest tam w odpowiedniej fazie wzrostu, wiecie o co chodzi. Jak jest wyrośnięte, no to można chyba nawet ze dwie te szyszki właśnie zrzucić i wtedy tych drzewek potem w kolejnym nasadzeniu po prostu możemy trochę więcej posadzić. No living logu mamy sporo, myślę, że to będą bardzo sympatyczne mushroom plantery, które nam się przydadzą w naszej bazie, a żeby sobie niesamowite grzybsony hodować, na przykład takie odnawiające sanity. I to będzie strasznie spoko sprawa. Dobra, tu już jest git. Już jest git. Wiem, że cały taki nowy, dosyć spory system... Czego? System... Zabijcie mnie. System nie zabijania mnie, ale system... Zawiesiłem się. Poczekajcie, no tego, farmingu, o, zrobili. Że bardzo dużo nowych roślin można i w ogóle jest całkiem nieźle ponoć pod tym względem, więc na pewno będziemy sobie to też obczajać. Dobra, tego nie potrzebuję. Znaczy z tego możemy robić chyba spoko rzeczy jakieś, z tych rotten eggów, ale to sobie zaraz zrzucimy może coś do Chestera, na przykład kamienie i sobie podbieramy. Z tego można chyba robić takie bombki, że do tego ładujemy tam proch strzelniczy. I to, z tego można później takie bombki robić, które zadają 200 obrażeń każda. Czy głupoty gadam, czy z 40. No trochę zadają w każdym razie. Nie pamiętam ile, bo nigdy ich nie robiłem. Widziałem je gdzieś tam na let's playach tylko. Ktoś sobie na YouTubie grał. Ale na pewno jest to ciekawa rzecz, warta obczajenia. Podobnie jak paliwo do latarni, bo słuchajcie, tu mam jedną na 4%, a drugą to nawet nie wiem gdzie mam. Ale ogólnie nie jest dobrze, tak jeżeli miałbym opisać sytuację trzema słowami. U ciebie nie ma drugiej latarni, to też niedobrze, nie wiem gdzie ta druga jest w takim razie. Może wróćmy się do bazy na razie. O, witajcie świnki. Chociaż fajnie byłoby zasadzić sobie tutaj drzewka. No to zbudujmy tutaj campfire. On sobie zgaśnie elegancko. A my mamy 32 szyszki, więc w sumie tak kurczę dosyć... Fajnie byłoby te drzewka tutaj pozasadzać. Co się dzieje z tobą, gościu? Hop. 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 Hop, bardzo ładnie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Kolejne drzewko. Będzie śliczny las. I cały będziemy mogli ładnie wyciąć. I to będzie super opcja. Gdzie są szyszunie? Tutaj, dobrze. Cyk. 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 Where is sun? No w porę, żeś się gościu ogarnął. Och, bardzo źle. Zobacz sobie coś zasadzimy. Czemu do domków nie wracacie?
A z wami nie tak. Ekipo. Ekipa taka przejęta, jakby ktoś im dramę zrobił. Dobra. Zresztą dorzucimy tutaj. Może jeszcze coś się uda zasadzić dzięki temu. Proszę bardzo, elegancko. Poczekam tu niestety, bo skończyły mi się light bulbsy. Chyba zrobimy sobie, wiecie, pochodnie i zejdziemy do cavesów po light bulbsy właśnie. No, w gruncie rzeczy to może być dobry moment w takim razie, żeby sobie pójść i załadować kilka z nich do naszego niesamowitego, wesołego plecaczka. I później będziemy mieć bardzo ładne światełko. A jak ich sporo pozbieramy, to je też można przerobić na rod i potem nawodzić krzaczki i dużo różnych rzeczy i w ogóle jest sympatycznie. Tutaj to w ogóle jest jasno całkiem, więc to mogę skitrać. Pozbieramy. O, jest jasno, bo są roślinki lightsowe. Trzeba ostrożnie. Mam na szczęście pochodnie pod łapkami. Więc damy sobie radę. Hopla. Elegancko. Dzień dobry, zapraszam. Raz, dwa, trzy. Tutaj zbiorę. Dla zasady. Banymenami byłoby się dobrze zainteresować. Żeby ich może też przesadzić na powierzchnię. Muszę sobie odcinek o nich obejrzeć gdzieś na necie, żeby sobie odświeżyć. Jak tam trzeba było się z nimi klepać najsensowniej. I na co uważać. Tam jakoś w nocy ich też można pojedynczo wyciągać chyba, nie? Są takie jazdy z nimi. Że chyba właśnie jak jest noc, oni tam sobie śpią. Jak będziemy niszczyć im chatki pojedynczo, to możemy ich tak wyciągać, wtedy się z nimi klepać. I to ma najwięcej sensu. Ale nie jestem pewien, czy to na pewno dobrze zapamiętałem. Będę musiał sobie sprawdzić. Witaj ciemności. O, ale dużo light bulbsów. Bierzemy wszystkie. Yeah, dzień dobry. Dzień dobry, kuleczko. Kulki to jest to, co dziewczyny lubią najbardziej. Wiem, to było straszne. Dobra, przepraszam. Jakoś tak strasznie chciałem zrobić to. Wuja wyszedł taki, nie? No. Trochę jak napisanie hej słoneczko do nafci na Twitterze. No tak było. Co mogę powiedzieć? No nic nie powiem. No żałosne, żałosne. Ale to jest tak, im więcej... Jeżeli jesteście z Polski, to w waszym sercu bije kotlet schabowy i no... Z każdym rokiem macie coraz większy taki, wiecie, poziom bójkowych żartów w swoim repertuarze. Więc tylko no trzeba z tym ostrożnie, nie? Żeby tego wuja tak trzymać na smyczy. I że na odcinku Don't Starve to sobie możecie powiedzieć, ale tak w innym miejscu to nie powinniście za bardzo. Dobra, dzień dobry, Chesterze. Coś mógłbym wyrzucić? Chyba nie. Raczej wszystko wydaje się być w miarę przydatne. Pniaczków może trochę ci oddam. Dobra, chodźmy do bazy. Fajnie, że tego Celestial Orba mamy, bo patrzcie, jaka baza teraz jest dobrze widoczna na mapce, nie? Tak w ogóle to chyba powinienem sobie wyruszyć na Musgusa, bo jak się zaraz nim nie zajmę, to mi nabije guza. Nie. To co innego się wydarzy. Słuchajcie, to skończy się po prostu... O, proszę. To skończy się po prostu wiosna. I tyle będzie zabawy z nim. Ale najsampier pójdę pewnie po koktusy tam, ażeby się elegancko tutaj przygotować, jeżeli chodzi o sanity. Football helmet jak najbardziej obecny. Teraz tak, tu sobie bym trochę synku zrzucił do pajęczych. Mógłbym w ogóle się przejść na pająki, to by było spoko. Te jajka to nie wiem gdzie dać, to dam je tu. Stinger do zwierzęcych, to wrzucę tutaj. Kamienie do kamieni. Wow, to... Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Panie Chesterze. Dawaj pan te pniaki. To sobie tu zrzucę. Pniaczków trochę jest, nie jakoś bardzo dużo. Ale powiedzmy, że wystarczająco na ten moment. Living logi do cennych. Tak, tutaj mam 18 sztuk. Tutaj guano. Hammer i to sobie zrzucę tu. Goldano do cennych, to na pewno. Spirka, ok, no bo nie mam na razie mięska. Ibrella, to się przyda zaraz na
jak będzie padać, ale ja bym sobie bardzo chętnie użył Swimming Kit i pozwał Umbrelę. Rzuty językowe zawsze w cenie. Hop, łopatę sobie wyrzucimy. Łopatson Michael. Top to rob. Dobra, kamień do kamiennych. Hełm do pojedynku. Zajebiście. Lecimy, słuchajcie. Bo... A gdzie jest latarnia? Stop! Gdzie jest latarnia? Kulki mam. A gdzie jest lantern? Wywaliłem go gdzieś. Ej, czy nie jest tak, że jak latarnia schodzi do 0%, to się rozwala? Czy ja ją tam po prostu zostawiłem? Wystarcza. Może skombinować. Widzi? Jak to jest? Nie, tu jest lantern nas. A i tu jest drugi. Po prostu je zostawiłem. Brawo, Tomek. To dobry gameplayer. Jezu, jak te domki są ustawione. Będę ginął ze wstydu za każdym razem, jak będę tędy przechodził. Strasznie, naprawdę. Nie wiem, kto tak to ustawił. Straszny, no kolo, nie ma w ogóle poczucia wstydu, nie? Czy te dwie spirki mogę skombinować? Nie. Ale nie szkodzi. Dzień dobry. 3, 4, 5. Raz, dwa, 3, 4, 5. Było uzupełnione bardzo ładnie. Tak, zjemy sobie coś. Myślę, że jakieś pirogi nawet możemy zjeść, żeby się wyhealować. Unity Stew elegancko. Lecimy teraz po koktusy. Jak zjemy sobie koktusy, to myślę, że mogę się gdzieś rozejrzeć za jakimś... za czym ja się chcę rozejrzeć? Chciałbym się rozejrzeć za Bifalu, żeby... Och, on stop razy dwa. Chciałbym się rozejrzeć za Bifalu, ażeby... mieć mięsko na pałkę mięsną. I móc sobie sprawnie mózgu sobie załatwić. To jest ważny cel na ten moment, słuchajcie. Dobra, tu się raczej tam. Uzbierajmy ich sobie teraz troszeczkę. One są bardzo cennym narzędziem odnawiania sanity. Pomaga tylko na ułamek sekundy założyć hełmik, ale no, bywa w życiu i tak. Bardzo w porządku. Nie dostaję dużo obrażeń z tytułu deszczu, więc spokojnie, boli mnie jakoś bardzo. Lecimy dalej. O, Volt Gold, a może Volt Gold tam bym sobie załatwił? Dobra, po prostu go klepię. Nie wiem, czy z niego wypada duże mięso. Wypada, super. Kombata będę mógł sobie zrobić, och. To może jeszcze jednego sobie sklepię? W sumie czemu by nie? Przyda mi się mięsko. Oni się nawzajem nie chronią, więc to jest okej. Tak, oni mają się w dupie nawzajem, nie? Najlepiej jest chyba w sytuacji, kiedy jego tam porazi piorun. Bo wtedy to takie mleko naelektryzowane daje, nie? I z tego są jakieś tam spoko rzeczy można z tego zrobić. Można chyba zrobić tą taką, nie wiem, czy to z jego rogu, czy jak, ale można zrobić jakąś taką pałkę, która razie prądem, a właśnie, idziemy do głupio. I to wiem, że są spoko opcje. Hop. Dobra, już nie jestem mokry. No wiosna pod tym względem nie rozpieszcza. WX78. Siema, gościu. Co tam łazisz? Czekaj, aż mi sanity spadnie, co? Pewnie słusznie, bo mi leci na pizdę. Ale nic nie zrobię z tym póki. Aha. Dobra. Lecimy sobie tutaj. Proszę bardzo, elegancko. To jest jakiś koelefant potencjalny. Ale nie będziemy się zabijać o niego. Wrócimy, słuchajcie, o kolejne statko. Czy to to samo? Chyba inne, bo tutaj widzę, że kaktusy mamy pozbierane. Dobra, tu już z kolei. Git, to tu wracamy.
Pamiętajmy tylko Hound Fortress, bo to kurczę byłoby problematyczne. A jak będę miał Beavera, to bym go tutaj przyprowadził, żeby się połupał z nimi. Może porozwalał im te. Wiecie, albo Dirklopsa. Dirklopsa byłoby super przyprowadzić na tych psiarzy. Żeby się tłukli. Już o to zrobiłem. Nie pamiętam jaki był outcome. Taki finalny. Wiem, że go zbiły chyba dosyć mocno i to tyle, nie? A tak po prostu no to one się spawnowały, więc on tam po prostu nie szedł dalej na ich fortress. Dobra. Nie mam niestety siateczki, żeby cię złapać, motylku. Idziemy do baski. To jest tak, mamy mit, więc będziemy w stanie sobie zrobić hambata. Mamy kuktasy, więc te kuktasy będziemy mogli sobie upiec. I dzięki temu bardzo ładnie sobie odnowić sanity. I w razie czego uzupełniać je jeszcze w trakcie walki. Mamy jakieś pirogi jeszcze. Dobra, na razie wystarczy mi tego sanity. Ja mamy pirogi, sztuk 4, więc to sobie jeszcze możemy porobić. Mam tutaj jeszcze takie coś. Ale brakuje mi uzupełniacza. Znaczy grzybów jakichś na przykład, nie? A kaktus? Nada się? Nada się, będą pirogi jeszcze jedne. To nawet spoko. Bardzo ładnie. Jak to jest, że to mi wcześniej się tu robiło normalnie, a teraz jest beka. No nie wiem, dobra. Zróbmy tak. Z tego patyka i świńskiej skóry sobie zrobimy hambata. Weźmy po prostu te surowce ze sobą i zrobimy to najpóźniej jak się da, żeby mieć maksymalnie dużo damage'u. To są tam mikroskopijne różnice, ale na pewno się przydadzą. Myślę, tak może żeby w nocy się nie bić, to poczekam do rana, żeby być nie głupie nawet. To be honest. I żeby nie przemoknąć, fajnie byłoby mieć strój. Albo chociaż jakieś ognisko, przy którym będę się suszył. No nie wiem. Znaczy najlepiej to w ogóle byłoby dostać deszcza. No ale no, nie ma co liczyć na takie rzeczy, nie? I on jest w tamtą stronę, prawda? Czy źle klinie? Czy się przesunął? Nie, tutaj jest dokładnie. Tutaj są małe musy. A, on jest gdzieś indziej, ale jak zaatakujemy małego, to on tu przyjdzie. I to jest spoko. Tak pamiętam, tak to działało chyba. Więc to jest okej. Okay. Może świniaków bym wziął, to lepiej poczekać do rana. Dobra, ale to jeżeli chciałbym się zorganizować tak, żeby świniaków wziąć, to potrzebuję Monster Meata, żeby mieć ich czym nakarmić, żeby oni ze mną przyszli tutaj. A jeżeli bym chciał, żeby oni tutaj ze mną przyszli, no właśnie, do tego Monster Meata muszę zorganizować. Najprościej byłoby... Tu na pająkach, albo tu na pająkach. Myślę, że obie te miejscówki są ok pomysłem. To jest chyba kapkę bliżej, więc tam mogę podejść. To w razie czego w dowolnym momencie mogę zrobić. Pirogi mogę trzymać ze sobą, nie zepsują mi się i tak przez jakiś czas. Dobra, to lecimy w takim razie po Monster Meata. Widajcie Świnkersony. Tak, was będę chciał na pewno zrekrutować do walki. Mam nadzieję, że tylko, że nie pomyliłem się z tym, co zapamiętałem, że on przylatuje, jak się zaatakuje jego młody. No jestem prawie pewny, że tak jest, ale nie jest to 200%. O kurde, raz się spajczy. Monster mi to potrzebuje, a nie takich gubków. Ała. Oj, no nie jest kolorowo, staje się na łazackim. Zdecydowanie nie jest. On się tu zwarcie zaczyna robić. Monster Meata poproszę. Mógłbyś Chester X tankować czy coś, że... przydałoby się jeszcze. Ała. Uciekniemy kapkę. O Boże, jeszcze więcej. Będzie źle z Chesterem, tak to wygląda. Nieciekawie, słuchajcie. Uciekaj, kumplu. Chodź, chodź, chodź.
Ale głupia bitka. Dobra, trójkę to możemy sobie załatwić. Chować monstermity. No ja wiem, że water damage'uje, ale no musimy się jakoś klepać tutaj jeszcze. Dobra. Wysuszmy się. Sześć monster mitów? Powiedzmy, że okej. Fajnie byłoby jeszcze ze dwa mieć. Więc myślę, że pójdziemy sobie jeszcze tam na górę. Troszkę się tutaj wysuszmy. Odnowimy sobie HP. Czy masz coś cennego w sobie? Nie ma. Więc w gruncie rzeczy mógłbyś tankować damage całkiem sensownie nawet. Dajcie pajączki. Jesteście tu jeszcze jakieś. Sporo was sklepałem, ale... I need more. Dobra, teraz ostrożnie, bo to już nie jest tak jasno. I nie mam aż takich możliwości ucieczki, gdzie chcę. Raz, dwa, trzy. Super. O, ale monster mitu. Super, zarobiony jestem. Mam 10, dziękuję. Więcej nie potrzebuję. No chyba, że bardzo chcecie się klepać. Słuchajcie, to możemy. Bardzo ładnie. Super. O, dostałem piorunem. Genialnie. Teraz jestem turbo przyspieszony. Yeah, patrzcie na to, byczys. Świecę się w nocy. I w ogóle jest petarda, nie? Aby się chciało znowu dostać. No ja będę biegał w tym hełmie. I tylko się podsuszę od czasu do czasu. No to to jest rewelka w ogóle jakaś, nie? Dobra, idziemy na mózgusa w takim razie, póki jestem, wiecie. No, o nie, co mam zrobić? Nie mam strażaka. Muszę go tu zbudować. Bo inaczej mi spłoną domki. Tak, nic innego nie zrobię. Na szczęście mam go przygotowanego. Ale no zmarnuję go tu na świńskie domy. Piorun ochronu nie postawiłem przy świńskich chatach. Ale lipa, co? No, lipa jak 150. No ale dobra, no trzeba go zbudować. Nie ma innej opcji. Szybko, gaś. Gaś, zanim się... Wiesz, zanim się zapali. No trudno. Takie życie. Ilu już ze mną jest? Wy jesteście, a ty nie. Och, nie. Tak na pewno nie. Raz, dwa, trzy. Chodźcie, zapraszam. Teraz tak, jeżeli chcę pójść, to tam. I będziemy klepać tych maluchów. I zaraz przyjdzie duży git. Zapraszamy, skoczę sobie do bazy. Przeskoczę po parę kaktusów. Dobra, idziemy. Zrobię sobie hambata. Dobrze, mam jak walczyć. Tu są maluchy. Myślę, że będę zaatakować malucha. I zaraz przyjdzie duży. Krzyczcie. Jest wielki. Dobra, jedziemy z nim. Nie pamiętam, jaki on miał pattern, ale myślę, że damy sobie z nim radę. Halo, świnki! Trzy ciosy są ok. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, ok. Klepiemy go. Może go klepmy po prostu, jeżeli jest nas aż tyle. O, bardzo dużo obrażeń zadaje. Trzeba ostrożnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, już spadło dwie trzecie. Oła, co tu się stało? Wyślizgnął mi się... Bo jest mokro. Oj, zniszczył mi hełm. To jest mega niedobrze. Ogólnie. On mnie na kilka buł ściągnie, jak mnie tak uderzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa,
Muszę bardzo ostrożnie. Dobra, zdech. Zajebiście. O nie, z drogi, nie róbcie mi nic. Nie mam hełmu, ja pierdzielę. Szybko podbierać, żeby świnki nie zjadły. Dobra, klepią się, zajebiście. Przestańcie być złe na mnie. Dzięki. Nie mam hełmu. Szlakby to. I żadna świnka nie zniknęła, nie zginęła, żeby mógł nie mieć hełmu. Ale są turbo szybkie. Ja pierdzielę. O, siemano. Zajebiście, sklepcie go, ale sztos. Pióra. Świnie są koksami mega. I to, że mam tego overdrive'a na przyspieszeniu. Chodźcie, klepiemy. Ała, ale mi walną. Kurde, nie mam hełmu, ale źle. Ojojoj, żeby się to nie skończyło. Mhm. Ja cię kręcę, ale źle. O nie, świnka się podpaliła. Przestań mnie gonić, gościu. Trzeba ich atakować, jak są, wiecie. Dobra, teraz cię gonimy. Mhm. Dobra, nie są to trudne do pokonania. Bardzo ładnie, bardzo dużo mięska i bardzo dużo wszystkiego ogólnie, witaj. Dobra, w bardzo ładnym kierunku lecisz. To mi się podoba, sklepmy go. Yeah! Super, bardzo fajnie, słuchajcie, mamy mnóstwo mięsa. Mamy dużo piór. Utka, no i w ogóle jest spoko. Z błędów, no to na pewno hełm mi się rozwalił właśnie i nie ogarnąłem na czas, żeby go jakoś tam naprawić, czy żeby drugi zrobić. Nie zabezpieczyłem się na tę ewentualność, ale tak, jeżeli chodzi o Saint, jest ok. Ze świnkami wyszło spoko, naprawdę dzielnie walczyły, dały sobie świetnie radę. Mózgus sklepany sympatycznie, bez większych strat. Jest to miłe zakończenie odcinka. O, jeszcze Glomer się dostał. No i pięknie. Straty oszacowano na złoty 20. Prokurator generalny, dziura w dupie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa pa.